No dobra, na czym to my skończyliśmy? Takie pytania. To była niezła ciężka bitwa, z tego co pamiętam. Na razie nie chcę iść na bossa w sumie, nie? Nie chcę tu iść, bo to się może źle skończyć. Ale co to jest FMS Urlive Gamers? Songu pisz po polsku. Ja się Miki nie złoszczę. Tylko mówię, że ten KSP to może być sobie ustawiony. Z FMS Url. Co? Boże, proszę po polsku jak do debila. RMTP patch. Ale w sensie. Co? Ale po co ci. Nie rozumiem. Boże, Jarzyna. Jarzyna i reszta. To nie jest serwis streamerski. No Jarzyna, no, no na Gaming Live podajesz. Zresztą na Gaming Live podajesz. On się o Live Gamers pyta. Rozumiesz? Jarzyna. No na Live Gamers chyba nie dostaniesz takiego linka. No to raczej byłoby awykonalne. To jest awykonalne. No a, no właśnie, tego ja rozumiem, o co mu chodzi. Bo kompletnie nie rozumiem, o co w ogóle chodzi, nie? No widzisz, Jarzyna, jak widzisz, Jarzyna, no, to człowiek nie próbuje być miłym, tylko próbuje gadać z sensem, a to są dwie różne kwestie, że tak się wyrażę. Dobra, budować mi tu szybciuteńko. O, dokładnie to. Dobra, wy tu lecicie badać. Do której streamuję? Nie wiem. Nie wiem, sobie uruchomiłem, zaraz zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy w sumie, nie? Pożyjemy, zobaczymy. Dobra, gdzie jest mój kolega? Mój kolega jest tutaj, dobra. Czy on będzie gdzieś tutaj, ten zły człowiek? Zły bot, jak kto woli. Podejrzewam. Muszę teraz zwracać baczną uwagę na zapasy energetyczne itp. Dobra, przyjmuję ten zakątek w imieniu Króla Moskita. A już znaleźli komandera, super. On jest niedaleko naszego kolegi w sumie, dobra. On jest nad naszym kolegą, to dobrze, dobrze, dobrze. Bardzo mnie to cieszy. Nie, dzisiaj nie grałem. Dzisiaj nie grałem w Rimworlda. Dzisiaj nie miałem okazji zbytnio ku temu, że tak to ujmę. Fabryka pojazdów zbudowała się. Dobra, tu trzeba zbudować komuś osłonę przeciwlotniczą. Dobra. Więcej fabrykatorów.
Dobra. Czy mam tu jakieś... Mam tu dwa wolne myśliwce budujące. Dobra, spoko. Tylko tu już można byłoby coś lepszego postawić, coś czuję. Żeby nie było lipy. I postawić to. I to. I to. O Boże, nie to. Trochę mi nie wyszło. Dobra, trudno. Potem poprawię. Potem poprawię. Dobra, tu mamy tych. Dobra. A mamy braki energetyczne, a zaraz te braki energetyczne zostaną wyłączone z obiegu, że tak się wyrażę. Ci tutaj bardzo ładnie budują, super. Dobra, zmasakrowano zwiadowca wroga. Tu będzie bardzo ładna ochrona. Tylko oczywiście mamy problemy z... on tu buduje, niefajnie. Ja sobie go nie mogę zaatakować, co też jest niefajne. Więc postajemy tylko przejąć ten teren. Zbudować tu to, to, to i to. I będzie dobrze. Dobra. Potrzebujemy armii. Aktualnie jest tak zwana lipa. Za mało produkujemy. Zdecydowanie. Gdzie są te latające fabrykatory? Tu. Zaawansowana fabryka lotnicza. Super. No buduj tego, buduj, buduj, buduj. A tu co się dzieje? Co tu się stało, ja się pytam. Bardzo dobre pytanie, co tu się wydarzyło? Nie mam zielonego pojęcia, co tu się wydarzyło. Nie wiem, czy chcę wiedzieć. Dobra, pomóżmy tu w budowie. Tu się nam ładnie fabryki budują. Dobra. Kurde, ta gra jest dobra. Cholera, nie mamy ochrony przeciwlotniczej. Słabo, słabo, słabo. Potrzebujemy w trybie ekspresowym ochrony przeciwlotniczej i... to się może źle skończyć, tak. To było do przewidzenia, to było niestety do przewidzenia. Dobra, pomóżmy temu kolesiowi. Jak to produkcja? Produkcja idzie do przodu, potrzebujemy więcej tych. Mamy tak, tych, tych, tych. Dobra, jest dobrze. Jest git, jest git, jest git. Mamy jakichś wolnych budujących? Nie mamy. Zbudujmy więcej latających fabrykatorów. To jest całkiem spoko sprawa. No i więcej energii nam potrzeba. Mamy niedobory energetyczne. To takie duże. Dobra. Trzeba tu podlecieć im... lekko wspomóc naszych misiaczków. Tutaj tego nie przejęto. Dobra. Tu trochę nadwyrężyłem gospodarkę. Chciałem na niego wysłać w ogóle nuklearki. Mam taki piękny plan, żeby wysłać na niego nuklearki. Co wy o nim myślicie? Wydaje mi się, że jest całkiem fajny. Czemu tu nic się nie buduje? Ej, nuklearki to jest całkiem fajny pomysł. No a tu go troszeczkę nadszarpniemy, żeby jakiś dziwny, głupich rzeczy nie budował.
tylko nie niszczyć, kurczę, samego prezesa. Tego nie chcemy. Dobra, cofamy, cofamy. O. No to będzie pierwszy raz, Rickson, prawdopodobnie. Mój pierwszy raz, prawdopodobnie. Do tego oczywiście potrzeba nam więcej fabrykatorów. Drugopoziomowych. No, sprawdźmy, czy tutaj trzeba mu te zapasy, kurde, zniwelować. Dobra, to będzie piękna chwila, ja to wiem. Jestem o tym przekonany, że to będzie piękna, cudowna chwila. Z tym mamy... Dobra, mamy małe problemy energetyczne, ale tylko małe. Ja, bo tu nam jeden się rozbudował. Dobra, wiecie co, to by się przydało. Budować te elektrownie, kurde, porządne. I zbudować tutaj różne fajne bajery. Dobra, wspólnoście tych. Tu ładnie się budują kolejne fabrykatorki. Drugopoziomowe. Tylko na razie mówię, mamy problem energetyczny, więc zbytnio więcej nie będę tutaj budował. Dobra, odcinamy dziada od zapasów energetycznych. I to jest dobra rzecz. Boże, ta muza jest taka epicka. No budować elektrownię, budować, budować. Nam brakuje strasznie tego prądu, kurde. Tu robią na... O Boże, tu mi nalot dziady zrobiły. Mam jakiegoś wolnego tego? Niespecjalnie, kurde. Ajajajaj. No bo zróbmy tu mały wjazd na... No, ten, wjazd do bazy. W ogóle tak, gdzie ta konstrukcja idzie? Ta konstrukcja idzie tutaj cała. Gdzieś tu powinny mieć armię. Tak, jest tutaj nasza armia. Bardzo fajnie. Zrobimy mały wjazd na chatę, żeby właśnie wiedział, żeby nie zapominał, że tu ktoś jest, że on nie jest sam. Dobra, ale na niego samego nie będziemy w sumie uderzać. Bezpośrednio, dobra, wycofujemy się. Niech on tu sobie w sumie jakoś tam, jak tam chce, bytuje. Dobra, jak mi idzie, w ogóle Big Ben, bardzo ładna nazwa. Taktyka kąsania, bardziej taktyka, jakby to ująć, ja bym to bardziej z taktyką taką, żeby on się po prostu nie rozwinął, żeby nie mógł tutaj w sumie nic zbytnio zrobić, tak? Ja bym to bardziej tak, no, tylko ja tu widzę, że tu chyba nie zdążymy, kurde, mam dziwne przeczucie, że możemy się nie wyrobić. Wyrzutnia pocisków atomowych.
Tego się niestety nie wyrobić, tego się obawiam, bo on tu kurde ostro naciska, nie? No i tutaj spierdziela właśnie, kurde, nie? Cholera, to możemy się nie wyrobić, jak on tutaj spierdziela i próbuje coś zrobić. Kurde, te boty to jednak głupie są. Te boty to jednak głupie są strasznie, urządzenia. No idzie tu, Boże, za debil. Tak, MKS, wiem, że robią... No dobra, kończmy to. Coś czuję, że to nie ma sensu przedłużać tego. Chciałem zrobić nuklearkę, ale dobrze mi idzie. Jedziemy po prostu za dobrze. Więc no, rozduczmy dziada. Bo inaczej zrobi to mój komputerowy przyjaciel, a nie będziemy zabierać nam tej kurde, tej frajdy. No taka wyszła planetarka, kurde, nuklearka. God damn it. No Rickson teoretycznie tak, no ale no wiesz, potem chcę mieć jednak przejść jakoś kurde tą całą kampanię. Jakbyśmy grali jeden na jeden, to byłby pikuś, nie? W ogóle potrzebuję technologii, kurde, bot combat. A, tego średnio potrzebuję, cholera. Bardziej potrzebowałbym na przykład lepszych pojazdów naziemnych, kurde, tego nie mogę znaleźć. Niestety nie mogę znaleźć tych lepszych pojazdów naziemnych, a to jest trochę wkurzające. Musiał w ogóle sobie po tej walce bym musiał pójść po soczek pomarańczowy w sumie. To nie byłby zły pomysł. O kurde. Fajna jest ta gra, tylko szczerze mam na razie straszny strach przed tym, żeby na przykład uruchomić multika. To jest... No nie chcę. Boże, Minecrafta przypadkowo włączyłem, nie chcę Minecrafta. Skycem pograj. Nie, Boże, nie. No Rickson, no ja gram kampanię, lol, no Boże. No nie, mój ulubiony typ mapy, gdzie jest mało surowców. A nie, w sumie jednak trochę tych surowców jest, poprawka. Tylko tak, to będą cztery planety, z czego jedną będzie można odpalić. I to, kurde, byłoby piękne. I to by było piękne i to w sumie do tego będę w tym momencie zmierzał, coś czuję. Tu jest dużo surowców. Tu jest mało. Ale chciałbym Death Star odpalić. Kurde, to byłoby piękne. A tak, tylko teraz miejscowe. Chyba ta miejscowa będzie... Obydwie miejscowe są trochę średnie. Tu jest średnio... Tu... O! To jest ładne miejsce. Bardzo... Tylko gorzej z ekspansją później, nie? Ale... Już tam szczegóły. Cześć, Szymek. Siemson. A, widzę, że z moim kolegą tutaj będziemy się rozwijać. To dobrze. On sobie będzie nas bronił. To w sumie dobrze. Szymek, nauczyłeś się już tego w planetarkę grać? Czy jeszcze nie? Będzie beton, jak tutaj będzie też przeciwnik. To będzie kurde beton, nie? Szymson. Jedny Szymek.
Dobra, zwiedzamy, 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 nie obijamy się. Będziemy potrzebowali dużo surowców. Z dużym naciskiem na dużo. Dobra, tu niech sobie prezes ładnie buduje w takim rozrachuneczku. Dobra, 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 bardzo ładnie, bardzo fajnie. To są dwa punkty, ale ich niestety nie przejmiemy, widzę. Przykra sprawa. Zbudujmy radar, zbudujmy jakąś tu ochronę przeciwlotniczą, bo nigdy nie wiadomo. Strzeżonego Pan Bóg strzeże, czy jakoś tak. Ale wygląda na to, że chyba tu nie ma żadnych przeciwników. W sensie na tej planecie nie mamy przeciwnika. To w sumie dobrze. Potrzebujemy zaawansowanych botów w tym momencie. Dobra. Tutaj ładnie bardzo wszystko tworzą. Super, super, super partia, Bulwo. Z energią słabo z tym, ale energię tu już stworzymy, więc też nie ma tragedii, nie ma lipy. Tak zwanej. Teraz będziemy tworzyć, w sumie wiecie co, najpierw to ja stworzę tutaj magazyny, coś czuję. A potem dopiero produkcją się zajmiemy w sumie. Dobra. Co wy robicie tu? Aha, wy budujecie tutaj wieżyczki przeciwlotnicze. Dobra, niech będą te wieżyczki. Lepiej je mieć niż nie mieć w sumie. A potem zbudujcie kilka umbreli w sumie. O, to jest bardzo dobry pomysł. Wydaje mi się. Żeby tu nic złego nas nie spotkało. Nadal mam niedobory energetyczne, ale dobra, niech to się zbuduje, to potem te niedobory energetyczne się skończą. Szczególnie jak zbudujemy zaawansowany fabrykator. Kurde, to nam się bardzo przyda. Bot szturmowy, snajper. Bot z pociskami taktycznymi. Lol, nice. Nice, nice, nice. Dobra, potrzeba nam... Potrzeba nam faktorii orbitalnej. To tak najlepiej z dwie te faktorie trzeba by trzasnąć, się. Na 4 walki z botami wygrywasz? No Szymek, słabo, słabo. Szymuś, słabiutko. Dobra, tu widzę, większość jest z naszych tych punktów. To mnie cieszy. A nawet cieszy. A, dobra, co z tymi tutaj jednostkami zaawansowanymi? Robią się? Się robią się, bardzo dobrze. Robimy zaawansowaną energetykę w takim rachunku. O, bardzo ładnie. Super, dobra. Dalej. Tu potrzebujemy... Tu potrzebujemy kilka arkydów. A potem myśliwców w sumie. Niech się zajmą produkcją. Chociaż nie, dobra, na razie tego nie produkujemy, będziemy mieć olbrzymie straty, kurde, energetyczne. Już mamy. Pomóżcie tym dziadom, bo jest lipa mała. Ale z dwa arkydy można byłoby trzasnąć w sumie. Dobra, jest pierwszy. O, już będzie wejść na plusie zaraz. Bardzo fajnie. A tu niech się kilka myśliwców w sumie trzaśnie. I będzie dobrze, będzie dobrze.
tu mi komputer właśnie będzie próbował zrobić tak, obronę laserową. Jezus Maria. Co ten koleś? Co ten koleś, ja się pytam. Dobra, jest. Teraz trzeba wytropić naszego oponenta. Podejrzewam, że on tutaj będzie. Mam takie dziwne przeczucie, że go raczej tu znajdziemy. Dobra, to wszystko ładnie tu się robi, super. Musimy postarać się, bo teraz w sumie nie o myśliwce, tylko o fabrykatory. Mam niestety olbrzymie problemy, jeżeli chodzi o surowce. Jest bida. Tak, on mnie broni, to takie słodkie, że tak, dał w ogóle dwie wieżyczki walną, Boże. Jaki burzi. So sweet. So sweet. A tu parasol w ogóle buduje mi. O. Dobra, jest wróg. Tak jak myślałem, jest tutaj wróg. To było do przewidzenia. Tylko pytanie, gdzie on ma swoją siedzibę? A, tego już nie wiadomo. Tego nawet najstarsi Polacy nie wiedzą. Dobra, energetycznie zaraz będziemy dobrze stali. Niestety surowcowo nadal lipa. Więc gdzie są moje fabrykatory kosmiczne? Tutaj. Ale potrzebujemy tego dziada. No jesteśmy, już chodzi o energię, na plusie. Bardzo dobrze. Co z naszymi tymi lepszymi fabrykatorami? Właśnie, czekajcie, bo oni tutaj tworzą. Są, dobra, są. Super. Dobra, to teraz z nimi stworzymy... Może tak z jedną antynuklearkę, wyrzutnia rakiet. Właśnie, mam te całe zaawansowane fabryki, to trzeba by wykorzystać. Żeby była większa produkcja surowców. O właśnie, właśnie, to jest bardzo dobry pomysł. Na razie widzę, tu mamy tylko dwa te boty. Nie, zaraz, dwa? A, tu jeszcze jest bot, Boże. Chodź tu. Chodź tu, dziadu. Coś mnie zaraz trafi. Zaraz z nimi sobie coś porobimy. Na przykład tak, po pierwsze to potrzeba nam bramy. To tak wiadomo, po pierwsze. Po drugie potrzeba nam produkcji. Nie robimy aktualnie żadnych jednostek, co jest no złe. Powiedzmy sobie szczerze, to jest bardzo złe. Dobra, mamy tu. Od razu idziemy na tę planetkę i robimy przejęcie. Tak samo idziemy na tę planetkę i też robimy przejęcie. I co nam potrzeba? Dobre pytanie, czego nam potrzeba teraz? O, silniki trzeba oczywiście trzasnąć, ale to zaraz. Tego nie trzaśniemy. Zaawansowana fabryka, to robimy. Wyrzutnia rakiet, wyrzutnia antynuklearna. W sumie to może się ostatecznie przydać. Dobra, idziemy dalej. Co my tu mamy? Czemu why you not construct? Aha, bo tu mnie dziady za tego. Wszystko stało się jasne. Dobra, jak oni tu sobie zrobią to i potem coś wymyślimy. Co dalej? Tu robią się te wyrzutnie antynuklearne. Co zrobią? Może wyrzutnie... No, mam na razie za mało surowców na wyrzutnie w sumie. Dobra, co tu z tutaj? O, dobra, mamy wolną tak zwaną rękę. Robimy teleport. I robimy teleport... Zaraz, jest, znalazłem dziada.
Tu kogoś wysłaliśmy. Tak, jest i ten tutaj pan. Zrobimy szybką ekspansję. Energii nam na to raczej nie powinno zabraknąć. Wszyscy tutaj. Dobra, przełączamy się. Dobra, najpierw zacznijmy od tego, że potrzebujemy tutaj zająć trochę surowców. Co to, to na pewno. Dobra. Niech oni tu się rozbestwiają. W sumie wyślemy im tutaj też jednostki do ochrony. Assist. Pyk. Dobra. Tylko czemu się to nie konstruują jednostki fabrykujące? To jest dobre pytanie. Fabrykatory zawsze na propsie, że tak to ujmę. A w sumie tak, tu co mi się tu robi w ogóle? Tak, bo ja to robię zaawansowany ekstraktor, tu już drugi pełny ekstraktor nie wejdzie. Tu się tworzy wyrzutnia antynuklearna, trochę długo się tworzy, bo ona jest jednak trochę... Trochę się po prostu tworzy. Tu tworzą nam więcej prądu, tylko czy mi więcej prądu jest tak naprawdę w tym momencie potrzebne? No to jest dobre pytanie. Nie znam specjalnie na nie odpowiedzi. Chciałbym znać odpowiedź, chciałbym. W sumie to już więcej tu nie potrzebujemy tych fabrykatorów, tak szczerze powiedziawszy, więc możemy walnąć tutaj, żeby się czołgi tworzyły. Potrzebujemy tak, na pewno potrzebujemy więcej fabryk, bo mamy za mało fabryk, za słabą mamy produkcję, jesteśmy za mali w gaciach. Jesteśmy za mały w planetarnych gatkach. Dobra, niech to się tutaj konstruuje ładnie. Jak im tutaj będzie? Dobra, tu idzie im bardzo ładnie, tu się rozbudowują. To te... W ogóle co to? Aha, to jest przeciwlotnicze, dobra. Radar zlokalizowano. Gdzie? A, on tutaj się rozbudowuje. Dobra, tu się może rozbudowywać. Tylko tak, on już tu ma myśliwce, których ja w sumie nie mam, a to niedobrze. Musimy myśliwcami się zająć produkcją. I to tak w trybie natychmiast... No właśnie, w trybie natychmiastowym, tak. Dokładnie. Są tu jakieś wolne? Te są, dobra. Tylko mówię, no mamy straszne kurde niedobory. Ach, metalowe, nie, to niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, chyba nasza pierwsza wyrzutnia antynuklearna jest już gotowa. Dobra, co z tym Death Starem, ja się pytam. Dobra, silniki można pierwsze walnąć. Silnik Delta. Ile on tam zajmuje? 40 tysięcy! Sporo. No niech oni tutaj to budują w sumie. Niech ci tworzą to. Spokojnie, a ja tutaj zajmę się surowcami, w takim rozrachunku. Ja tutaj coś tworzyłem, nie? No właśnie. Tutaj też to można przejąć. Tylko czy my mamy jakieś wolne fabrykatory? Mamy! Dobra, idziecie tutaj. Przyjmiemy sobie tamtą jeszcze ekspansję i go kurde tak pociśniemy, że to się w palę nie mieści.
O, tu 7% w ogóle, dobra, bardzo ładnie się buduje, bardzo mnie to cieszy. Ale ja czuję, że tutaj potrzeba nam więcej, kurde, pomocy. Chociaż w sumie. Dobra, tu przyjdzie pomoc i wracamy. Dobra. Wracamy tutaj do Tatarish. To jest. I lecimy do naszego starego, dobrego przyjaciela. Tu się wszystko ładnie rozbudowuje. Powoli jesteśmy już na mniejszym minusie. Tak, najpierw masa, później siła. Tak, tak, tak. Jak najbardziej się zgodzę. A co to tutaj? Co to za najazdy? Dobra, weźmy tu, wyślę im tu mało to. Rada zlokalizowana. No tutaj jest, no tak. Dobra, do boju. Ale sobie niezłą, kurde, flotę ten mój kolega zbudował. Super, dobra. To będzie piękne. Zobaczycie, to będzie, kurde, piękne. Ej. To nie wygląda fajnie. To mi się nie podoba. Wsparcie, wsparcie, wsparcie potrzebne. To mi się bardzo nie podoba, przyznam szczerze. Dobra, co ja mogę nimi pobudować? W sumie energii więcej by się przydało zawsze. Dobra, przełączamy się. Dobra, gdzie on to, kurde, ma, ja się pytam. Gdzie on ma tą swoją pieprzoną bazę? Już, kurde, rozdupczył mi tego, no. Już, co za dziad. Tu coś ma. Tu się, kurde, rozbestwił, nie? Tu skubaniec jeden. Nie. Nie pozwolę, żeby mi ktokolwiek tutaj popsuł mój evil plan. Nie ma takiej w ogóle opcji. Nie ma po prostu takiej opcji. Ktokolwiek mój evil plan popsuł. Dobra, już. Dobra, tu jeszcze zostało kilka dziadów. A ja ogólnie by się tutaj patrzył, że tu po prostu patrole szły. O, będą ładnie cały czas patrolować całą planetę. Będziemy wszystko wiedzieć, co się w sumie dzieje. Dobra, co na naszej planecie ojczystej? Jest dobrze. Nic złego tu nam się nie dzieje. Myślałem tu na Death Star w sumie to. Właśnie, przydałoby nam się tutaj zbudować to. Tutaj tak samo się to spróbuje. O, co my tu mamy? Ktoś próbował nas zaszpiegować. Coś mu trochę nie wyszło. Dobra, co się dzieje tutaj, się pytam. O, cholera. Co to tu się dzieje? Ha. Dobra, trzeba małą pomoc tu wysłać, widzę. To mi się nie podoba się.
Dobra, trochę ochrony nie zaszkodzi, podejrzewam. Tylko nie, że tym moim jednostkom nic się nie stanie złego. A, dobra. Robimy tak. Tak. I będzie dobrze. Oczywiście trochę radarów nie zaszkodzi, podejrzewam. A, dobra, dobra, dobra. Co tym devstarem? Czy to się... Dobra, Halley się prawie zbudował. Niedużo w sumie brakuje. Przydałoby mi się w sumie pomoc, podejrzewam. Mam jakieś wolne jednostki? Mamy. Dobra, wyślijmy wszystkich poza drugopoziomowymi do pomocy. Na Rudzy, o, tam tu się robi. Dobra, gdzieś tu mieliśmy... O, właśnie, tu w sumie miało to wszystko się ładnie zbudować. Ale się wszystko pięknie zbuduje. Dobra, jeden silnik Halleya prawie gotowy. Ale to będzie dobre. Pytanie, czy mamy nadal widoczność? Kurde, nie mamy tu widoczności tak do końca. Niestety nie mamy do końca widoczności, więc... trzeba będzie we flotę zainwestować. Jak na mój gust. Wydaje mi się. Dobra, flotę inwestujemy. Tu widzę nasz kolega, nas bardzo ładnie chroni. Oj, co to my tu mamy? Co to się tu dzieje? Cóż, szczerze, tutaj trzeba będzie kilku wysłać na przeszpiegi i różne inne patrole. To nie byłby zły pomysł. Dobra, tu ładnie nam się wszystko rozpieszło. Mamy bardzo... Arkid zniszczony. No. Dobra, nie szkodzi, nie szkodzi, nie szkodzi. Na pewno potrzebujemy mieć chronioną tutaj to coś, o, to musimy chronić. Bez tego jesteśmy niczym. Dobra, do budowy, rodacy. Czy nasza planeta jest chroniona? Powinna być, mam nadzieję, chroniona. Dobra, co my tu możemy zrobić? Wyrzutnia rakiet taktycznych, wyrzutnia pocisków atomowych. To jest dobry pomysł. Halley gotowy. Jest, jest, jest. Dobra, pora na drugiego Halleya. Halley, Halley, Halley. Zaraz. Gdzie ja mam drugopoziomowców? Jezus. O Jezus Maria, chodź. Czemu... Gdzie są moi drugopoziomowcy? Zaginęli w akcji. Zaraz, 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 zaraz. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby nie miał tutaj żadnych drugopoziomowców? Dobra, wszyscy tutaj w takim rozrachunku. Wszyscy tutaj. Rog jest chronione, jakoś tam jest chronione. Powinno być dobrze. Energii mi nie zabraknie. Też bardzo dobrze. Potrzebujemy teraz tych szybko tutaj zaawansowanych botów drugopoziomowych i będzie dobrze. Tu mamy jednego, który jest teraz wykorzystywany do budowy tych. Dobra, drugi silnik. W sumie nie wiem, czy nawet nie wiem, co oni tu będą w ogóle robić teraz. Nie mają co robić, oni już nie mają co robić w sumie. Dobra, to i wykorzystamy do budowy tej Halleya. Im szybciej, tym lepiej. W sumie surowców nam naprawdę nie brakuje. Surowce są ostatnią rzeczą, którą nam w tym momencie brakuje. I teraz będzie po prostu piękny pogrom. Tylko nam potrzeba, tak jak mówiłem, jednej takiej fajnej rzeczy, która się nazywa oczy. Nie ma żadnego punktu zaczepienia, jeżeli chodzi o widoczność tam. Żadnego. I to jest... No to jest duży problem. Ale zaraz to się zmieni, bo musimy wiedzieć, że jeżeli tam jebniemy, w tamtą planetę, czyli w Tir Gremov, jeżeli tu jebniemy, to ja muszę mieć pewność, że tu będzie Commander. Ja muszę mieć tą pewność. Nie, 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 nie. Dobra, ja muszę mieć tą pewność, że tu będzie Commander, bo bez tego to jest lipa, no. Dobra, mamy widoczność? Mamy.
Dobra. Czy jest tu komandor? To jest dobre pytanie. Hop, hop! Hop, hop! Panie komandorze, hop, hop! Czy jest tu pan gdzieś? Czy tu pan gdzieś jest? A dobra, Death Star, żeby... Czy ja coś mogę tu teraz wymyślić do roboty? No chyba niespecjalnie w tym momencie. Jestem w stanie coś do roboty ogarnąć. Ale zaraz będzie piękny widok. Dobra, gdzie moje jednostki? Dobra, już są. Jest, jest, widzę, widzę. Annihilate. Tiger Rod. Wybierz miejsce docelowe. Nie budu. O Boże, to by... O Boże. Anihilacja totalna. O Boże. Gdzie takie piękne? Gdzie moje silniki? No hello, silniki. Hop hop. Hop hop, silniki odpalamy. One działają, działają. Tu widzę, że już nie mam widoczności, ale ja już wiem, że gdzieś tu jest. Ja już wiem, że gdzieś tu on jest, więc to mi w zupełności wystarczy. Pytanie teraz, czy to odpaliło się, czy ruch się zmienił? To jest podstawowa kwestia, bo ja tu nie widzę, żeby coś się stało. Jeszcze raz wyślij, no właśnie... Chyba muszę. Jest, działa, działa, działa. Ja sobie takie piękne. Dam. Czy to jest tam? Czy ja tylko na pewno dobrze celuję? Tak, on gdzieś tu jest. Tak mam nadzieję, że gdzieś tu jest, bo jak nie, to jest. Jest. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie jest ta planeta? Czy to jest to? Czy to nie? To nie jest to. Zaraz. Jest, jest tam, tam już, zaraz lecimy. Dobra. Ja się wyciszam. To będzie po prostu zbyt epicka scena, żebym ja coś tutaj mówił. Uwaga! O! O, tak mi przykro. Chyba wygrałem. Wydaje mi się, że chyba wygrałem. O, tak pięknie. Chyba to wytnę na tubę, coś czuję. Bez kitu. Moja pierwsza planetarna anihilacja. To było dobre. Znaczy, Rickson troszeczkę było trochę ubrzdżone różnymi tymi kurde ikonkami, dlatego było tak słabo, ale ogólnie trochę pod złym kątem patrzyłem na to. Wiem, że powinien być bardziej patrzeć na samą planetę, która jest uderzana, ale i tak było mega, nie? Ja, Rickson, zrozum, wziąłem jeden księżyc i wymierzyłem go w inną planetę. I w ten sposób pokonałem przeciwnika. Popatrz to pod tym względem, nie? To było piękne. A, i co my tu mamy? Idź po ten soczek. A, spokojnie, nie ucieknie. Dobra, tu już nie będziemy się bawić, chociaż... Kurde. Kusi. Możemy tu silnik podstawić. Kurde, kusi, nie? Kusi. Kusi. I to bardzo. Ta planetka wygląda spoko.
Dobra, czy znowu spadnę razem z moim kolegą na tą samą planetę? Nie. Tym razem możliwe, że trafiłem na tę samą planetę z przeciwnikiem. Jest o wiele większe prawdopodobieństwo, podejrzewam. Mam jakiś tam podstawowy build. Fabrykatory. Chyba się gdzieś na... właśnie, tu jest chyba... tak, to jest biegun, dlatego będzie tam głównie kamera świrowała. Przygotujcie się w sumie na to. Tak, muzyka jest dobra. Kurde, muzyka to jest po prostu coś pięknego w tej grze. W ogóle jakiś świetny teren, miejsce, gdzie lądowaliśmy, nie? Jak prezes ląduje, taki właśnie piękny efekt powstaje. Coś pięknego. No bo trzeba zwiedzić tę planetę i zobaczyć, czy tu nie ma żadnych złych ludzi. Bo jeżeli są, to trzeba będzie coś z tym zrobić. A jeżeli nie ma, no to zobaczymy, tak? Jeżeli tu będzie przeciwnik, to może go szybko pojadę. Jeżeli nie, no to jak już mówiłem, się zobaczy. Dobra, więcej fabrykatorów potrzeba. I co my tu możemy zrobić? Możemy radar walnąć. O, to jest zawsze dobry pomysł. Radar jest zawsze na propsie. I radar jest na szczęście tani, więc można go sobie tworzyć, tworzyć i tworzyć. Dobra, wy już tu nic nie macie co robić, tak? No dobra. To w takim rozrachunku... Dobra, mamy wroga. Jak widzę. Nie szkodzi. Już do mnie coś tu leci, widzę. To na razie te wszystkie najbliższe przejmę i pobuduję osłony przeciwlotnicze wokół właśnie ewentualnych tutaj ekspansji. No, tu już widzę, kurde, strzelają. Kurde, ej, tu bombowce. O kurde, nie fajnie. Bardzo nie fajnie to wygląda. Kurde, ej. To mi się nie podoba. Komputer coraz lepiej sobie radzi. To mi się, kurde, nie podoba. Dobra, trzeba szybko te tutaj ekspansje porobić. Potem zobaczymy, co dalej. Co on tu robi, kurde? Czy on właśnie tam zestrzeliwuje wszystkie te fabrykatory? Zagnuj. Zaraz mi kamera tu świruje, coś mnie zaraz trafi. O, dobra. Taka może być. A, dobra, mam tu trochę wolnych tych. To trzeba jakoś wykorzystać. Co jeszcze? Na przykład na budowę osłony przeciwuderzeniowej.
Piotr, tu jest... Czy on tu ma... Boże, on się naprawdę rozbestwia. To mi się ewidentnie nie podoba. Trzeba mu trochę tu podebrać tych surowców, żeby się zbytnio aż tak nie rozbestwił. Inaczej będzie przykra sprawa. Może atomówkę bym na niego wysłał i bym dał radę, ale w sumie... Zobaczymy. Dobra, tu mu niszczymy troszeczkę ekonomię, co mi oczywiście, kurde, nawet nie wiecie, jak bardzo raduje. Dalej. Żeby tu puścić, że tak to imę skan stąd. W sumie, no i niech to tutaj wrócą nasze żołdaki. A dalej mamy tutaj dwóch wolnych. W sumie mamy trochę mało obrony przeciwlotniczej, mi się wydaje. Musimy postarać się o jej większą ilość, podejrzewam. To nie byłby zły pomysł. Dobra, oni tu sobie niech budują, super. Surowców na jakoś szczególnie nie brakuje. Jest dobrze, jest dobrze. Znaczy może tak, nie jest źle, o. Tak byłoby lepsze określenie. Dobra, jak tam te moje wojska, które tu miały im trochę uprzykrzyć życie? Uprzykrzają życie, super. Trochę podejdę z tej mańki i zobaczymy, co oni na to powiedzą. Mam nadzieję, że prezesa jeszcze nie zdąży utłuc, bo byłoby mi bardzo przykro wtedy, że tak szybko prezesa utłukłem. Prawdę powiedziawszy. Tutaj widzę, nadchodzą, ale to chyba nic raczej nie zrobią, bo tu mam tę pojedynczą wieżę laserową. No raczej tutaj utłuczę. Ale tylko Inferno dobiję, bo Inferno jest, kurde, twardy zawodnik, nie? No co za dziad? Co za kurde dziad, nie? I nawet tu najgorzej z surowcami stoimy. To jest zastanawiające i w sumie bardzo miłe. No, od razu dajemy tutaj produkcję na linię frontu, żeby niepotrzebnie tam nie maszerowali do środka bazy. To są kompletnie niepotrzebni. Dobra, co z tymi tutaj? Ej, zaraz, tutaj miałem wysłać, kurde, na... W sumie coś tu poniszczyli, widzę. Dobra, wychodźcie tutaj, będziecie z drugiej mańki szli. Tutaj będzie główny atak szedł z północy. To na północą nazwę. Nie z północy, z... Stąd. Po prostu. O, tu w ogóle mój kolega przysłał mi pomoc. Bardzo miło z jego strony. W sumie możemy od razu tego komandera trzasnąć. Przy dobrych wiatrach uda nam się go zesnajpić. Ale jak mówiłem, to naprawdę przy takich bardzo... Nie, no w sumie... Chyba to się nie uda, podejrzewam. Za mało troszkę nas tutaj. Za dużo jest przeciwlądziczych. Za mało jest... Inferno. No dobra, więcej po prostu tych i będzie dobrze. Więcej faktorii i damy radę. Może mamy 31 przeciwlotniczych. Po co mi aż tyle przeciwlotniczych? Ja pierdykam. Mogłem trochę przegiąć pałę w sumie. Z ilością artylerii przeciwlotniczej. Że ten co tutaj się bugował. No dobra, dajesz. Dajesz! Nie przestajesz. Te wieżyczki trzeba usunąć, wtedy, kurde, prezes będzie nasz. Atakować. W sumie te przeciwlotnicze to takie jakby ująć w tym momencie mięso armatnie, nie? Ej, chyba go pokonamy, to śmieszne. Chyba go zabijemy. Chociaż tak... Może być ciężko, szczególnie, że tu jesteśmy troszeczkę... mamy problemy z przybiciem się w sumie, nie?
Strzelamy w konstrukcję wroga zamiast samego wroga. Wieżyczkę trzeba zniszczyć i będzie dobrze. Dobra, wszyscy na tego dziada. Trochę mało jednostek, ale powinniśmy być w stanie go dobić. Uhu! Sukces! A, ta muzyka. Te emocje. 25 APL-ów, nie najgorzej. I co my tu dostaniemy? Bot... Boże, czemu same syfy dostaję? Cholera jasna. Kurty zala. Dobra. Kilka maczyków starczy.